Nie, to do... Aha, no właśnie, a to też muszę powiedzieć. Szanowny przewodniczący, szanowni państwo, to jest dobry 17, który na pewno przerabowujemy. Jedno jeździł, wykreślił się. Tak, tak, dwa razy sobie wiedziałam, z którego zrezygnować. Czekałam na was. No, okej. Okay. W języku polskim szybko rozumiem przez to. Nie możemy wstrzymać. Wnioskuję się, aby autobus 240 jeździł od Pętli Prowodza Górka, przepraszam, do Pętli Prowodza Górka od strony Wyki, trasą Batalionu Skała AK Wybickiego Prowodza Górka. A to jak nie, to drugie też już, miałoby sens, już, żeby usunąć drugie, bo to no, jest... Drugie. Szanowni Państwo, już zdradzam intencję tej uchwały. Autobus 154, który do tej pory jeździł częściowo właśnie tą trasą do Kleparza, został skrócony do Prowodzu Górki przez prowoderskich ZUK. Ma to na celu szybko dowieźć ludzi tam, skąd będą mogli w końcu pojechać w świat. Natomiast część mieszkańców, wbrew pozorom nie Plonika Białego, choć pojedyncze głosy też się zdarzyły, ale głównie Prowodzu Górki tej strony bliżej kościoła, zawnioskowało, że nie mają za bardzo czym dojechać, w związku z tym w stronę Kleparza, Bratysławskiej, Szpitala Narodowicza czy Pętli. Tym podyktowany jest nasza propozycja. Autobus 240 został wybrany jako mniejsze zło, bo 120 mają dłuższą trasę. A autobus 240 nie jeździ bardzo często, więc być może ZIK się na to zgodzi, a dla mieszkańców będzie to dodatkowo odciążenie. Natomiast stanowić to będzie uzupełnienie autobusu 120, który jeździ do Wybickiego. Ma w przyszłości jeździć częściej, ale na chwilę obecną tak nie jest. Jeśli w wakacje sprawdzi się autobus 154 jako autobus dojazdowy do Pętli Prowodza Górka, to jego częstotliwość prawdopodobnie na pewno zostanie utrzymana, a być może nawet się zwiększy w stosunku do tej letniej i będzie kontynuowane to już cały czas. Tak naprawdę ZIKIT prowadził testowo tą trasę 154. A ta uchwała jest odpowiedzią na tych, którym to przeszkadza, którym to zabiera możliwość komunikowania. Czy są jakieś pytania? Tak, Batalion Skała AK, pierwsze do Ciśmy, Łokietka, Żubickiego, Kowoderskich Zuchów i Pęta Kowodza Kowodza. No właśnie, bo brakuje. Nie ma logiki. Dobrze, to tak naprawdę jest... To zapiszmy. To jest brak. Do Pętli Prowodza Górka w stolicy Wyki, trasą Batalionu Skała AK, Łokietka, Wybickiego, Krowoderskich Zuchów. O tej trasie właśnie, no niestety ja już usłyszałam skargi od starszych mieszkańców ulicy Pachońskiego, którzy no często korzystają z poradnik przy ulicy Różnikarskiej, ponieważ na Pachońskiego nie mają takich ośrodków. No, no, ale z Pachońskiego dojechać do przychodni. Dojeżdżali autobusem 154, zrobiono im wielką krzywdę, usuwając ceną. I dzielnica się na to zgodziła, tak mi powiedział wczoraj sam. Nie. Szanowni Państwo. Więc tak, odpowiedź jest do Pani. Sytuacja wygląda tak, że jeśli chodzi o autobus 154 jadący przez Wybickiego i przez Prowoderskich Zuchów, to dojście do przychodni jest dokładnie takie samo. A dlaczego? Bo w momencie, gdy wysiada się na Wybickiego, to trzeba przejść przez dwa pasy dwupasmowej jezdni, co nie jest najlepsze i najłatwiejsze, bo to jest bardzo miejsce, i dojść do przychodni. Odcinek ten, nie wiem, czy różni się od 10 metrów od odcinka, który trzeba pokonać od KFC do przychodni. Bo ona leży dokładnie po środku tych dwóch ulic. Więc ja rozumiem argumenty racjonalne, ale to jest jeden z tych argumentów, który mnie niestety irytuje, bo sam sobie przeczy. Kwestia przyzwyczajenia. Tak, to jest przyzwyczajenia ludzi. Natomiast to samo było z pewnymi zmianami. Zobaczę, co powiecie, jak będziecie mieli 70 lat. 80. No ale bo to co powiemy? No, czy będziemy mieli przejść 100 metrów czy 100 metrów, to powiemy, że musimy przejść 100 metrów. No ale jak się ma 70, to te 100 metrów się ulestają do kilometra.
A ja wiem, jak się je zmieni na inne 100 metrów, to ja wiem, że wtedy urastałem, bo się nie zna tych drzew i tych innych, co się przechodzi. Oczywiście, że tak, zgoda, natomiast... Co wspierałem? Części miała bardziej zrozumiałem. O, bo jak najczęściej jeździ? To ci upodobni, że... Także, a 154 jadące przez Wybickiego realnie nie doprowadzi do skrócenia czasu do jazdy do tętni przesiadkowej w żaden sposób. Ale powinno jeździć na drodze. Ale przynajmniej do plewarza, do nowego plewarza. Do plewarza, a tak, no to Wojskiego w tej części do Łaziana wozi powietrze, nikt nie wie jeszcze. A tutaj, żeby dojechało do plewarza, naprawdę. To by jeździło sporo ludzi. Ja uważam, że to, co pani Tadeusza powiedziała, że jeździ powietrze na tym jednym odcinku, to być może nawet byłoby lepsze rozwiązanie, żeby jeździł na krótszym odcinku, ale jeździł dużo częściej. Natomiast ja jestem bardzo ciekaw tego, co się stanie przez wakacje, z prostej przyczyny, bo obserwacja tego, co się stało z autobusem 138 i 130 na przykład na osiedlu Azory i autobusem 168, który jeździ, wskazuje, że autobus 154 może mieć teraz jeszcze większe obłożenie dojazdowe do pętli. Dlaczego? Bo 138 z autobusem, do którego nie wszyscy wsiadają na czasem. Są takie kursy. Na szczęście jest 168, który zabiera resztę, natomiast 130 w tym przedziale czasowym oczywiście jest napełniona, ale już nie jako autobus przepływowy. Autobus przepływowy już nie jest tak pełny, jak był, bo one już tam powoli wracają trochę, te autobusy przepływowe, ale nie na wszystkich kursach. Bo nie ma takiej potrzeby, bo duża część ludzi skierowała się w stronę z przesiadki na Kowodrzy Górskiej. I być może to będzie naprawdę trafione rozwiązanie, dajmy mu się sprawdzić samym. A we wrześniu, czy w październiku będziemy mogli zobaczyć, jak już wszyscy przyjadą studenci, jak będzie otworzenie miasta, jak to funkcjonuje i będziemy mogli albo już wtedy mocno walczyć o dworzec, albo stwierdzić, czy to był dobry pomysł. Ale panie przewodniczący, jeśli pan pozwoli, z Piaszczystej do Bociana odległość jest identyczna jak z Krowoczy Górki do Pepasza. A on, ja mówię o 154, jadąc z Piaszczystej, spod tego domu zakonnego do Bociana, proszę mi wierzyć, z tym autobusem nie jedzie nikt tam. Natomiast ten sam odcinek bez zwiększenia kosztów daje ludziom bardzo wielką wygodę dojechania do Piaszczystej. I wtedy kończy się lament mieszkańców, doskonale wiecie, bo coraz to pani Lucynka idzie do jednej gazety, drugiej, do Zygitu pisze. Nikt nie lubi białego prądnika, komunikacyjna pustynia i tak dalej. To jest argument. Znaczy jest argument na pewno, natomiast ja nie powiem, że przyjąłem na dyżurze tłumy ludzi w tej sprawie, ale przyszło do mnie przez cały remark tuż wśród stacji 5 osób. Jedna powiedziała, że kategorycznie ten autobus musi jeździć do dworca i nie chciała jakby szukać argumentacji innej, że jak już jeździ na Klepasz, to nie jeździ na Klepasz, ale na pewno nie do Krowoczy Górki, to była jedna osoba. A cztery osoby powiedziały, że oczywiście też chciały, żeby jeździć do dworca, ale jeśli nie jeździ do dworca, to pochodem na ten Klepasz, jak się tam nie można przenieść. Na nic przesiąść, a na Krowoczy Górki widziały to możliwe. Nie, no na Klepaszu można. I to jest coś, co mnie powodowało, nie protestując przeciwko tej zmianie, bo a proponując 240 jako dopełnienie. Natomiast wydaje mi się, że w momencie, gdy ludzie zobaczą, że mają szybką przesiadkę, a potem jadłby szybko już dalej w tych tramwajach. Ale przesiadka kosztuje, też weźmy to pod uwagę. Ale kosztuje, ale to kosztuje panią radną albo mnie, bo my jeździmy samochodem, a jak jedziemy tramwajem, to raz na czas. A autobusem ktoś, kto jeździ codziennie, mógłby jeździć ile i go to nic nie kosztuje. Jak nie? Nic więcej go to nie kosztuje. Bo ma bilet sam kosztujący. Bilet sieciowy kosztuje dalej tyle samo, tylko trzeba przesiąść. No. To jest też trochę nietrafiony argument, bo dobrze wiemy, że intencją Rady Miasta, podnosząc opłaty za bilety jednorazowe, nie ruszając komunikacji zbiorowej dla mieszkańców, czyli nie ruszając biletów okresowych, było to, żeby łupić tych, którzy korzystają z komunikacji okazyjnych. A ci, co nią naprawdę jeżdżą, to dla nich nie jest drożej.
No to nie, ja wiem, że mieszkańcom ciężko to zrozumieć, ale myślę, że radnym już łatwiej. I naprawdę tak to funkcjonuje. No, jak to dzieci codziennie, to płaci od lat tyle samo za te wizy. To jest trochę tak, jak z argumentem o odległości do przychodni. Dobra, przekonałem. Szanowni Państwo, kto z Państwa jest za tym projektem uchwały przy podniesieniu ręki? Dziękuję. Kto jest przeciw? No bez sklepacza nie ma. Dziękuję. No dobrze. I w takim razie 12 za, ale nie za wszystkich, nie za wstrzymujących. A no już pani tyłu, albo na nogę. Pani do lekarza pracuje na nogach, nie wytrzymać. A ty, do trampaliu jeszcze. Ja mówię o paniach stąd, które zgłaszały te 54 miejsca. Stąd 154 miejsc. Natomiast wszyscy samochody mają, to było 20. Szanowni Państwo, przechodzimy do druku numer 19.